zaczniemy sobie od Mr. Beasta, ponieważ nastąpił wyciek dokumentów sądowych i mamy wgląd w jego dokładne zarobki oraz przyszłe projekty. Jakiś czas temu mówiłem wam w newsach, że największy youtuber na świecie wszedł w konflikt prawny z firmą, która prowadziła jego sieć burgerowni Mr. Beast Burger. Jimmy zrezygnował z tego projektu, bo opierało się to na restauracjach widmo, czyli każda restauracja mogła kupić opakowania i produkty oraz wydawać zamówienia pod jego logiem. W rezultacie jakość tego jedzenia była beznadziejna. Ludzie wstawiali do internetu zdjęcia obrzydliwych zamówień i bestia po prostu traciła na wizerunku. Natomiast firma, która realizowała mu ten projekt, nie zgodziła się z jego decyzją i od dłuższego czasu przepychają się w sądzie. I dokładnie w związku z tą rozprawą zostały udostępnione ciekawe dokumenty. Okay. Jimmy tam oznajmił, że jego przewidywane przychody na 2024 rok to około 700 milionów dolarów. Ile? Nie no kurwa, ile? Przecież za to mógłbym sobie kurwa pół Polski kupić, ty. Dolarów i to jest aż 3 razy więcej niż jego przychody w zeszłym roku, czyli 223 miliony. Z takim trendującym wzrostem MrBeast może w przyszłym roku przekroczyć miliard dolców. I oczywiście nie mówimy tutaj tylko o przychodach z YouTube'a, a o wszystkich jego działalnościach. Czyli czekolady, ubrania, współpracę, nieruchomości czy strony internetowe. Na przykład ta od statystyk YouTube'a, czy ta od dubbingu AI. Co ciekawe, to w raporcie mamy też informacje o jego nadchodzących biznesach. I w sumie to nie jest nic szokującego, bo to będzie kolejna marka napojów. Oraz szykuje się jakaś gra mobilna z mikropłatnościami. Zastanawia mnie pomysł MrBeasta na tę markę z napojami, bo w Ameryce jest już jeden gigant od youtuberów, czyli Prime, który potrafił... A ile tych Prime'ów się sprzedaje? Ktoś to w ogóle pije? To nie jest dobre. Zamknąć poprzedni rok z ponad miliardem dolarów w sprzedaży. Na szybko przegadamy sobie temat ostatnich loterii na polskim YouTubie, bo okazało się, że niektórzy nawet wyszli na tym na minus i gołym okiem widać, że widzom się to po prostu przejadło, bo każdy zaczął spamować tymi rozdaniami, a druga połowa zrozumiała, że te loterie to ich w sumie na hajs. Nie jest to jakimś zdziwieniem, że powstała ogromna... Co tu się dzieje? ...się to po prostu przejadło. Tak, miałem takie wrażenie, jakby kurwa dźwięk. Bo każdy zaczął spamować tymi rozdaniami, a druga połowa zrozumiała, że te loterie to ich w sumie na hajs. Nie jest to jakimś zdziwieniem, że powstała ogromna ilość tych loterii, bo po pierwsze można zbić na nich fortunę przez ciekawą lukę prawną, czyli widzowie kupują e-booki, które mają tylko 8% podatku VAT, a losy, za które tak naprawdę głównie nie płacą, dostają za darmo. A po drugie, ze względu na gigantyczną popularność tych wszystkich loteriat influencerskich, to jestem przekonany, że rząd w ciągu najbliższego roku wprowadzi jakąś łatkę prawną, która utnie tym wszystkim loteriadom nogi. Pawłowski, czyli były prowadzący konferencji Fame MMA, też ostatnio zrobił swoją loterię, o której na 90% nie słyszeliście, bo marketing tego był no słaby. Rozdawali tam ponad 10-letniego Nissana GTR i jakieś małe nagrody poboczne. I w wywiadzie na kanale Zero wyznał, że loteria zakończyła się dla nich dużym minusem i była największym błędem. Uważasz, że ta loteria była błędem, żeby ją w ogóle zrobić? Była ogromnym błędem. Była największym, powiem tak, była największym błędem, jaki mogliśmy popełnić. Bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy z tej wynikło i to też było tak, że pociągnęło to za sobą inne rzeczy. Jak się powiedziała, zakończyła ta loteria? No, spektakularnym fiaskiem. No tam oglądało kilkaset osób tak naprawdę. Więc spektakularnym fiaskiem. Sądzę, że ilość kuponów nie pokryła kosztów tej loterii po prostu. No tak. Parę dni temu miała też finał ta ogromna loteria Fame x Bungie, gdzie rzucili na stół Ferrari, BMW, iPhony, wybuchy, no naprawdę wszystko można było tam wygrać. Dumnie to promowali jako największa loteria na polskim YouTubie i rzeczywiście pod względem wartości nagród nie było tak ogromnej loterii, ale patrząc na wyniki finałowych livestreamów, wydaje mi się, że mogli się zawieść. Po pierwsze zrobili ten finał w dniu i godzinie pierwszego meczu Polski na Euro, co było chyba największym strzałem w kolano i w rezultacie finał loterii na kanale Fame oglądało około 2... Nie no, kurwa, na Bungie oglądało 100 koła, to jakby już też nie przesadzaj. To nawet już nie chodzi o to, że Polacy grali, bo Polacy grali o której? O 15 czy o 16? A oni to trzymali do 21, więc jakby było zainteresowanie, to każdy sobie na spokojnie po meczu to zobaczył, jeśli chciałby to sobie oglądać. Problem jest taki, że jak ze wszystkim influencerzy kurwa przesadzili o 15. Niestety, no... Internet ma to do siebie, że przesadza i tak to właśnie kurwa jest. Jest to trochę... ludzie nie znają umiaru, po prostu. Jeden zrobił loterię, to nagle było kurwa 500 loterii. Po prostu ludziom to zbrzydło. Jeszcze tak szczerze, jaka jest różnica, czy weźmiesz tym udział, czy w jakimś lotto? 2000 osób, a na kanale Bungie około 30 tysięcy. Jak mecz się zakończył, to wiadomo, te liczby wzrosły i na dwóch równoległych streamach oglądało je około 100 tysięcy widzów. I patrząc na rozmach, skalę loterii i żeby wygrane były nagrody za prawie 4 miliony złotych, to nie jest jakaś ogromna liczba. Buda na swoim finale przy 7 autach miał 700 tysięcy widzów na żywo na jednym streamie. Fame i Bungie użyło też tego ogromnego pomieszczenia na losy, taki sam, jaki pojawił się
o Buddę. I tutaj też była zauważalna dysproporcja względem ilości losów między tymi loteriami. Jednak wciąż była ich tam masa i na pewno wyszli na kilkukrotnym plusie, przytulając miliony złotych. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych wszystkich loteriadach i czy już powoli zaczynają was męczyć, czy może według was jest to fajna inicjatywa. Teraz porozmawiamy o Gordonie Ramsayu, czyli śmiało można powiedzieć najpopularniejszym kucharzu na świecie. Zasunął z programu Hell's Kitchen i ludzie pokochali go za mocno niewyparzony język i bezpośredniość. Just touch that. Yeah, it's cold. Touch it. Niektóre klipy z Gordonem w akcji mają dziesiątki milionów wyświetleń, a na Instagramie ma ponad 17 baniek obserwujących. Natomiast teraz media gadają o kucharzu z trochę innego powodu, gdyż udostępnił na swoim profilu dosyć mocno szokujący filmik. Hi guys, it's Gordon. I'd like to share a very important message with you all. Opowiedział tam, że podczas niedawnej podróży rowerowej napatączył się na śmiertelnie poważny wypadek, w którym był bardzo bliski śmierci. Na samym początku trochę powiedział o wypadku i że dziękuję lekarzom za pomoc. I'm lucky to be standing here. I'm in pain. It's been a brutal week. Honestly, I'm lucky to be here. Now, from those incredible trauma surgeons, doctors, nurses in the hospital that looked after me this week, they were amazing. Już po tym małym fragmencie widać, że jest bardzo źle, bo minęło od tego kilka dni, a on dalej się trzęsie i jest w szoku po wypadkowym. Natomiast kucharz nie chciał się tym nagraniem po prostu pożalić przed widownią i powiedzieć, jak jest mu źle, tylko przekazać wszystkim, żeby podczas jazdy rowerem nosili kaski. Trzeba przede wszystkim podczas jazdy rowerem wypierdalać kurwa z dróg i tyle. Ja mam to w chuju. Drogi są dla samochodów, ścieżki rowerowe są dla rowerów. A to, że jesteś kurwa jakimś wannabe Tour de Pologne, Son of the Beach, to nikogo to stary nie interesuje. Wypierdalaj na ścieżkę i tyle, no. I naucz się kurwa respektować wszystkich. I tych kurwa dzieciaków na ścieżce rowerowej. Bo zaraz ktoś powie, ło kurwa, to gdzie mamy trenować? Nie wiem stary, wylej sobie asfalt. Ja też nie mogę driftować na publicznej drodze, pomimo tego, że chciałbym sobie potrenować trochę. No. Nie wiem kurwa, to jest 99% rowerzystów to spierdoliny i tyle, no. Zachowuję ten mały ułamek procenta, bo może ktoś jest normalny. Ja osobiście nie poznałem, ale zachowuję też takie prawo, że jednak wszyscy nie mogą być, więc mówię 99%. Powiem w tym, że małe ścieżek dla rowerów, to nie wiem stary, to sobie wybuduj inną. To są dosłownie te same rzeczy, które mi ekocwali mówią w momencie, jak ja mówię, o kurwa, mały jest torów. Tu sobie chłopaki pod Kauflandem piłują. I to się wybuduj, kurwa, to się złóżcie, to też się kurwa złóżcie. Chcesz pojeździć na rowerze, to zakup kurwa rowerek statyczny i sobie to pierdolni pod blokiem. Plus jeden, jak jeździłem dawniej na rowerze, to też byłem kurwą. Pozdro, Mr. Bał. Dobrze, że z tego wyrosłeś. W tę ścieżkę nikt z nich nie korzysta. No oczywiście, że z nich nie korzystają, bo wychodzą z założenia, że skoro kupili używany rower na Allegro na takiej oponie i potrafią przejechać 26 km z nie lada tempem 9 km na godzinę, to im się należy jazda po drodze. I potem kurwa, potem masz takie obrazki, nie? Ścieżkę rowerową kurwa mają, tu patrz! I najlepsze jest to, że piszą osoby, na takich rowerach nie jeździ się po ścieżce, pozdrawiam. Ja następnym razem jak trafię na grupę takich kurwa zjebów na drodze, to normalnie będę za nimi jechał, aż policja nie dojedzie. I będę na te 112 kurwa dzwonił do upadłego, bo to jest ewidentne łamanie prawa. Mega szybki trening, stary. No. Mega trening. Nic. Got to wear a helmet. I don't care how short the journey is. I don't care, you know, the fact that these helmets cost money, but they're crucial. To coś, co słyszeliśmy masę. Nie, ja uważam, że nie powinny takie osoby kasków kupować. Być może problem się rozwiąże sam. No żartuję, no kurwa, no wypierdałeś na ścieżkę, serio. Te razy i sam się przyznam, że nigdy jakoś specjalnie ich nie nosiłem, ale trochę mi się zmieniło po zobaczeniu jego obrażeń. And I'm sort of getting through it, but... Nawet nie wiem, czy to można nazwać siniakiem, bo gość wygląda jakby jego Chłop wygląda kurwa jakby... Jakby kurwa żebra mu połamali w drobnym aknie. No tir z cegłami. Naprawdę jestem w szoku, że on w ogóle jest w stanie się poruszać. Rzucił też do tego posta zdjęcia, jak wygląda kask, który uratował mu życie i rzeczywiście bardzo ciężko to wygląda. Więc posłuchajcie się Gordona i noście kask. Jak bumerang wraca nam temat niesamowicie odklejonej persony, która miała już swój nieudany debiut w newsach i cały internet wtedy się na nią rzucił. I mowa o Julii von Stein, czyli jednej z uczestniczek Królowych Życia. Samo to jest już naprawdę czerwoną lampką, bo z przeszłości wiemy, że producenci tego programu bardzo selektywnie i starannie dobierają
bywają oderwane od orbity patuski w trochę lepszej sytuacji życiowej, zwykle przez bogatą rodzinę albo lewe biznesy. Koronny przykład to Laluna sprzedająca fejkowe ubrania, czy ta Dagmara, która jak się okazało z dokumentów sądowych była z bardzo poważnymi oskarżeniami i wyrokiem. Dzisiejsza bohaterka ma akurat bogatego tatę, który posiada swój zakład pogrzebowy. Rok temu opowiadałem wam o jej skandalicznym nagraniu z McDrive'a, jak poniża, obraża i wręcz demonizuje człowieka za to, że ten pracuje w McDonaldzie. A wszystko dlatego, bo zwrócił jej uwagę o palenie papierosa. Gdzie jest zakaz palenia w moim samochodzie, proszę mi powiedzieć? No nie ma, jeżeli pani... Jakim prawem pani... Ja, tak szczerze, jak ja słyszę taką nadętą cipę, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Ja nie mogę tego słuchać, autentycznie, to nie wiem, czy coś bardziej we mnie agresję budzi, niż ktoś to... Nie, stary... Ona jeszcze myśli, że ma rację i dlatego to umieściła w sieci, no dowód tego, jacy ludzie są zjebani. Julka trochę chyba zeszła na ziemię teraz. Stary, w chuju to mam. Dla mnie jest złym człowiekiem. Bo jedną rzeczą jest, jak ktoś ma 20 lat i mu odjebało, coś źle robi. 15, 20. Stary, możesz mieć 30, 40 lat i nadal żyć w swoim świecie. Po prostu. Pracownik ma śmiałość powiedzieć mi, że ja mam zgasić papierosa w samochodzie. Też podstawową rzeczą jest, i ja myślę, że ludzie się naprostują w tym temacie, ale uważam, że każda osoba, która prowadzi jakikolwiek lokal gastronomiczny, powinna być wyczulona na punkcie takich oto Julii von Stein i powszechną praktyką powinny być słowa: proszę wypierdalać tempa kurwo do każdej absolutnie osoby, która nie potrafi się z szacunkiem zachować właśnie w twoim lokalu. Ja kilkukrotnie byłem świadkiem tego, jak ktoś próbował szmacić kelnera za cokolwiek. I za każdym razem zdziwi mnie to, że ci pracownicy robią dwa kroki do tyłu i się zaczynają płaszczyć przed kimś tylko dlatego, że przyszedł kupić kotleta za 60 zł. To jest w 100% uwłaczające. Kiedyś będę miał knajpę, to pod groźbą zwolnienia trzeba będzie wypierdolić taką osobę z lokalu. Przychodzisz, zachowujesz się jak ham, dzień dobry, proszę wypierdalać, ale wypierdalaj kurwa. Wypierdalaj wywłoko. I tyle. I to będą słowa, które nawet jeśli trzeba będzie to w kontrakcie zapisać, żeby nikt nie miał absolutnie żadnych wątpliwości odnośnie tego, jak się zachować w takiej sytuacji, bo z hamami trzeba się obchodzić jak z hamami. No i oczywiście już nigdy więcej takie coś nie wejdzie do mnie do lokalu. No ale widzicie, no bo właśnie to jest przerażające, że ludzie tak nie robią, bo ktoś się poskarży menadżerowi czy właścicielowi i jeszcze pracownik będzie miał kłopoty. Uważam, że osoba, która nie szanuje swoich pracowników, a to jest ewidentny brak szacunku swoich pracowników i wybiera możliwą sprzedaż kilku produktów hamowi i prostakowi nad człowiekiem, który dla ciebie pracuje i powinien być dla ciebie ważny. Ja tam szanuję kelner, często jest mi głupio, jak mam tylko 20 zł gotówce, żeby dać mu napiwek. Jak odniosłem wrażenie, że kelner lubi to, co robi. Myślę, że zostawienie jest czegokolwiek jest miłe dla takiej osoby, która cię obsługuje. Wiadomo, jak masz 2 złote zostawić, to nie rób z siebie idioty. I tyle. Ja najczęściej tipy daję kartą. Po prostu pytam się, ile i nie wiem, jest 220 zł. Mówię to, wbij 250. I zauważyłem, że nie wiem, czy już wszędzie jest to normą, ale że już nie ma problemu dać tipa kartą. No tak, bo jak przyjdzie Robert Lewandowski, będzie miał zły dzień, bo Anię rucha latynos, to szef restauracji przeprosi, opierdzieli kelnera, ale go nie wyprosi. No i właśnie to jest problem i zaburzenia jakiejś hierarchii i podstawowych wartości. Stary, mógłby nawet kurwa papież Franciszek przyjść do mnie do restauracji. Jak się zachowasz jak ham, to każdorazowo mogę do ciebie podejść i powiedzieć, że masz wypierdalać, nie? W którym momencie to, że u ciebie w restauracji je jakiś piłkarz czy ktoś inny, jakby powinno być nobilitujące? W żadnym, stary. Jeśli masz dobrą jakość jedzenia, picia, fajną obsługę, to czy to będzie kurwa Robert Lewandowski, Franciszek, czy jakaś losowa osoba, która przyjdzie na obiad, i tak zarobisz pieniądze. A to, że w głowach niektórych ludzi są osoby, które są znane z telewizji, z gazet, z jakiegoś sportu, z czegokolwiek i po prostu mają znane twarze,
i właśnie w ich głowach są to postacie ważniejsze, to jest przede wszystkim brak szacunku do siebie samego, ty. Poza tym, moim zdaniem, każdy pracodawca powinien najpierw i przede wszystkim szanować swoich pracowników, a dopiero potem jakąkolwiek obcą osobę, która przychodzi do jego lokalu. Ronaldo? Jakby Ronaldo przyszedł i się zachował jak ostatni wieśniak u mnie w restauracji, to też bym go wyprosił. I bym się, tylko widzisz, tylko paradoksalnie, tylko wiesz, no mówimy teraz o... Ja nie aspiruję do tego, żeby na Champs-Élysées otworzyć lokal, do którego może ktoś taki będzie przychodził. Podejrzewam, że nawet jakbym otworzył we Wrocławiu, to tak jest mało prawdopodobne, to jeszcze mniej prawdopodobne jest, że Ronaldo akurat się tu znajdzie. Tylko wy wszyscy jesteście ekspertami i teoretykami. I z wami większość rozmów polega na tym, za ile zjadłbyś gówno? I ktoś mówi, nie zjem gówna za pieniądze. A za miliard? No i rozpoczyna się teoretyzowanie na zasadzie, czy za miliard ktoś zjadłby gówno? Chuj, że najpierw ktoś by musiał ten miliard zapłacić. Podejrzewam, że nikt ci 100 tysięcy nie zapłaci za zjedzenie gówna, bo jak ktoś ma 100 tysięcy złotych, to po co ma ci je przekazać? Jakby co on zyskuje tym, że ty jesz gówno? A co dopiero miliard? No, analogicznie. Nigdy nie dam się wyruchać w dupę. O, a za miliard? Kto zapłaci miliard złotych, żeby kurwa wyruchać lekko podlanego chłopczyka? No kurwa nikt, no. Jak po 250 euro na kurwa zamawiasz kogo chcesz. No i to właśnie jest takie, to jest właśnie takie teoretyzowanie w waszym stylu. Coś, co kurwa jest po prostu najbardziej niemożliwą rzeczą, żeby się wydarzyła i... A za miliard? Nie no, ja za miliard co tak? Po co? Jak kutas po sam pan nie rozumiesz, co mówię, to sobie przewin. Kim on kurwa jest? Kim? Kim ty kurwa jest? Ta agresja i personalne najazdy tak poruszyły internet, że nawet sam McDonald's się do tego odniósł, a nasza królowa życia w końcu przeprosiła za sytuację, ale wiadomo jak to jest z tymi przeprosinami typu przepraszam, jak poczuliście się urażeni, albo przepraszam, bo w sumie to tak wypada. Wiecie, takie przeprosiny bardzo często weryfikuje czas, bo wtedy widzimy, czy ktoś rzeczywiście wyciągnął wnioski i na przykład nie wstawi kolejnego, zupełnie niepotrzebnego i odklejonego nagrania. Trochę wam to zaspoilerowałem, ale tym razem Julia stwierdziła, że wypowie się o bezdomnych. W końcu na pewno ona jest odpowiednią osobą z bagażem doświadczeń do podejmowania się takich tematów. I Nie, stary. Jakby kolejną rzeczą, której nie możesz robić, to usprawiedliwiać tych kurwa ludzi, którzy wolą brudni mieszkać na ulicy i zaczepiać każdą osobę, odurzoną alkoholem, znaczy będąc odurzonym alkoholem i kurwa żebrać o pieniądze. Ja jestem osobą, która ma dużo empatii do ludzi, ale kurwa w większości z tych ludzi, którzy mieszkają na ulicy, totalnie nie współczuję, bo mieszkają tam przede wszystkim dlatego, że chcą. A jak słyszę kurwa coś takiego, że ktoś ma chorobę alkoholową, to mówię wypierdalaj, bo to niestety typy konsekwentnie przez ileś czasu walą melanż, dobrze się bawią, a nagle mają chorobę alkoholową. Pięknie chory człowiek, ty. Dla mnie chora jest osoba, która się kurwa rano budzi i ma białaczkę. Albo jakąś inną. Nie kurwa, nie następstwo swoich czynów. A to jest ewidentne następstwo swoich czynów. Praktycznie we wszystkich przypadkach. Owszem, zdarzają się osoby, które sobie nie poradziły, ktoś ich zdradził, ktoś ich okradł, załamali się, skończyli na ulicy. Zdarzają się takie osoby i myślę, że takim osobom warto pomagać. Ale tym wszystkim ludziom, którzy jakby pogodzili się z tym, że przegrali i marzą tylko o kolejnej nalewce z żabki malinowej za 7,50, żeby podtrzymać rausz i tak zwaną bombę, to się nie należy kurwa nic. Stało coś na wzór takiego drugiego sezonu pierwszego nagrania z McDrive'a, bo akcja znowu ma tam miejsce i kolejny raz widzimy rozwścieczoną Julię, oburzoną, że ktoś z niższej klasy społecznej odważył się do niej odezwać. Nie no, słuchajcie, to jest hit, po prostu podjechałam pod McDonald's, żeby cokolwiek na szybko zjeść i wiecie, tutaj jest bardzo dużo bezdomnych i jest okejni, którzy są mili, ja jestem dobra, ja zawsze daję. Na wstępie dała znać, że czasami daje bezdomnym, którzy się kręcą pod McDonald'em pieniądze. Którzy są mili, ja jestem dobra, ja zawsze daję. Ja zawsze daję. Oglądaliśmy w Zdradach, był taki odcinek, że typiara się z żulami ruchała, bo byli męscy. No ale jakby to też nie oceniam, nie? To jest wybór indywidualny. Jak chcesz, to daj.
się zawsze daje. Pieniądze daje, bo zabrzmiało dwuznacznie. Wracamy. Dobrze, że dałaś znać. Mnie naprawdę fascynuje, że ona te storki potrafi jeszcze zmontować, bo wtedy jest zmuszona obejrzeć to kilkukrotnie przed publikacją, a i tak je puszcza w internet. Nie nachodzi ją żadna refleksja, myśl, może jakieś wnioski. Tutaj nagranie opowiada nam o przebezczelnej bezdomnej, której akurat nie dała pieniędzy i została przez tą panią nazwana głupią. Natomiast jest taka jedna pani, która jest przebezczelna i mi pieniądze z nieba nie lecą i ja nie muszę nikomu rozdawać swoich pieniędzy. Słuchajcie, nie powiedziałam, że nie mam pieniędzy, tym bardziej, że płaciłam kartą. Ja podjeżdżam do okienka odbierać zamówienie, odjeżdżam już, a ona do mnie: ty głupia c***. I wielokrotnie zaznacza swoje oburzenie, że jak bezdomna osoba mogła do niej tak powiedzieć. Nie wiem, jak można zostać wyzwaną przez bezdomnego, ale widocznie można. No przecież... No to jest, przysięgam wam, skandal, skandal. Nie no, ale kurwa, przez bezdomnego, jakby to nie był bezdomny, to nie byłoby sprawy. W kolejnym nagraniu influencerka Ja powiem tak, że z drugiej strony, jak nie czuć wyższości moralnej nad osobą, która aspiruje do tego, żeby żebrać o hajs na ulicy. Jakby paradoksalnie, moim zdaniem ma rację, ja mam to w chuju, nie? Więc no... Ja nie mówię, że jedni ludzie są lepsi od drugich. Nie, nie, nie. Uważam, że jak ktoś po prostu przychodzi i sam sobą za dużo nie reprezentuje, jak sam sobie dużo nie... Sam sobą wiele nie prezentuje, a jeszcze kurwa jest obrażony o to, że nie leci mu z nieba, a jest roszczeniowym śmietnikiem i to jest właśnie gorsze, że ktoś jest roszczeniowy. Że uważa, że mu się należy, a jak nie, to ty jesteś głupią cipą. A to czy ktoś jest, wiesz, to czy ktoś jest bezdomny, czy nie, to jest sprawa drugorzędna. To jest trochę analogicznie, jak czasami przyjeżdżają imigranci do kraju, też są roszczeniowi. I to się wielu ludziom nie podoba. Daj. Udostępniła wizerunek tej pani, nazywając ją gwiazdą i wścieka się, że przecież bezdomna osoba może palić papierosa na MacDrive, a jej to wytykał pracownik i ludzie w internecie. Więc gdzie tu jest sprawiedliwość? Pani non-stop jest jeszcze dodatkowo, słuchajcie, z petem. Z petem na linii MacDrive i nie ma z tym najmniejszego problemu. Potem jeszcze podbija te słowa i żali się, porównując, co może robić osoba bezdomna, a ona nie może. Ja nie mogłam palić na strefie MacDrive, bezdomny może. Ja nie mogę się zdenerwować, a bezdomny bez żadnego powodu ma prawo mnie zwyzywać. Ja aż po prostu... Od ciebie oczekuje się trochę więcej niż od żula, nie? To też jest taki paradoks, bo wszyscy jesteśmy tacy sami, równi, musimy się kochać i tak dalej, ale podświadomie wszyscy będą oczekiwać od ciebie więcej niż od żula, nie? A takie, bo żul może, ja nie mogę. Ja myślę, że ona ma jakieś kurwa traumy z dzieciństwa nieprzepracowane, nie? Słuchaj, no to może zamień się z tą osobą bezdomną miejscami. Będziesz mogła sobie palić szlugi pod makiem, jak już takimi porównaniami lecimy. I oczywiście pani bezdomna, no, nie zachowała się elegancko w tej sytuacji, ale generalnie takie sytuacje mają miejsce na co dzień. A ja myślę, Konop, że po prostu dla ciebie Julia jest łatwą ofiarą i tyle. Bo raz się zachowała jak totalna wieśniaczka. Ponadto ludzie mają takie spostrzeżenie o niej jako o córki tatusia, która dostaje od niego hajs, a poza tym jest niezbyt bystrą blondynką. To czy ona jest bystra, czy nie, to nie wiem, bo jej nie znam. No, ale ludzie tak o niej myślą. No bardzo arogancko się raz zachowali, więc jest po prostu łatwym atakiem, nie? Więc jak z jednej strony damy właśnie córeczkę tatusia, kurwa Bentleye, jej buty i aroganctwa, a z drugiej strony, biednego, bezdomnego, to bardzo łatwo jest powiedzieć, no to się kurwa z nią zamień. No niestety, no nie zamieni się z nią. Bo w taki sposób poprowadziła swoje życie, żeby nie stać na tym MacDrive'ie i nie palić tam papierosów, uprzednio wyzywając kogokolwiek za to, że nie chce się z nią podzielić swoimi pieniędzmi. I robić z tego inbę na Instagramie, której po pierwsze ta pani bezdomna nigdy nie zobaczy i nic to nie zmieni. Po drugie zaznaczać kilkukrotnie, że to bezdomna, czyli biedna osoba powiedziała tak do bogatej mnie. Nie wiem, jak można zostać wyzywaną przez bezdomnego, ale widocznie można. A po trzecie, srać na przeprosiny, które zrobiła rok temu, mówiąc: ja niby się nie umiem zachować pod McDonald'em. Tak, dalej nie umiesz się zachować. I porównywanie się do bezdomnej tylko to potwierdza. Teraz porozmawiamy o wizerunkowym strzale w kolano Biedronki. Czy Konop dał lekcję, że kradzież włania są złe? Przemilczy to.
a zamiast mądrze wykorzystać mema i przekuć go w coś dobrego, zrobiła najgorszy możliwy ruch na szachownicy. Parę miesięcy temu było głośno o walce Biedronki z Lidlem, o to, kto będzie miał najniższą cenę produktów i tym samym przyciągnie największą liczbę klientów. Mieli wtedy całkiem wyrównaną walkę i marketingowo to był genialny crossover, bo nawzajem napędzali sobie klientów. Jednak wszystko nie zakończyło się zbyt dobrze, bo Lidl pozwał Biedronkę. Na podstawie pozwu w ramach zabezpieczenia zostały usunięte plakaty promocyjne sklepu z robakiem. Wiele osób kojarzy sklep Biedronka z tym, że zawsze tam są zastawione alejki przez palety. Było na ten temat sporo publikacji w mediach i przerodziło się to też w memy. Jednym z twórców takiego mema był Jakub Biel, który na co dzień pracuje w marketingu i wymyśla reklamy na przykład dla Decathlona. Jakub prowadzi serię satyrystycznych grafik pod tytułem Szczere Marki i wśród nich pojawił się Plus, Gillette, Gucci czy Żabkę. A hasła, które tam padają, to m.in. drogo, ale blisko, obejrzyj w naszym salonie, kup tanie na czyjejś stronie, twoje awizo, kiedy jesteś w domu. Jego grafiki czasami leciały wiralem po internecie i internautom bardzo podobała się ta koncepcja. Nikt też raczej nigdy nie brał tego jakoś na poważnie. A niektóre marki nawet zaczęły postować je jako reklama na swoich social mediach, jak SK czy Tauron. Seria Jakuba trwała do momentu, gdy nie opublikował na swoim kanale YouTube filmu pod tytułem Żarty się skończyły, usuwam posty z social mediów i opowiadał w nim, że dostał pismo od pewnej dużej marki wzywające do usunięcia grafik social mediów. Wzywam państwa do niezwłocznego usunięcia grafiki zawierającej logotyp b***ki, która została dołączona do niniejszego pisma, profilu na Instagramie, na LinkedInie, na Facebooku. W piśmie była mowa o naruszeniu renomy marki, bo grafika nosiła hasło więcej palet w alejkach niż otwartych kas i wyglądała jak prawdziwa reklama firmy. Zaniechania dalszego rozpowszechniania grafiki, zaniechania dalszych naruszeń praw przysługujących w spółce. Biel wyszedł im naprzeciw i usunął grafikę. To widzicie, to jest coś takiego trochę, że są marki, które się zbłaźniły w taki sposób, no to straciłyby trochę tam klientów, ludzie by stwierdzili, że ich pierdolą i tak dalej, nie? Tylko że Biedronka to jest taki sklep, że kto ma kupować w Biedronce, to i tak będzie kupować, bo albo nie ma innego sklepu, albo Biedronka jest najtańszym sklepem w okolicy, a taką, wiesz, a taką babcię, która ma ileś złotych emerytury, to tam, wiesz, tej kurwa koło starej psioszki, że tak powiem, lata. czy Biedronka, kurwa, zachowuje się mądrze, czy nie. Więc to taka trochę afera koperkowa będzie overall. Nic to nie zmieni. Piki social mediów. Nie powiedział też wprost nazwy sklepu, jednak oczywiste było, o kogo chodzi, bo w filmie na przykład robił ciekawostkę o Biedronkach, czy puszczał tę piosenkę. Nie wiem też, czy mogę powiedzieć, jaka to jest firma, ale mogę przerwać program, żeby przeczytać wam ciekawostkę przyrodniczą o owadach. Zabrzmi to trochę śmiesznie z uwagi na wielkość Biedronek, ale generalnie ze względu na to, czym się żywią, są one zaliczane w większości do drapieżników. I ludzie w gigantycznej ilości stawili się za Jakubem w tym temacie. Na Biedronkę spłynęła fala krytyki, pogarszając im tym samym PR 1000-krotnie bardziej niż ta memowa reklama z paletami w alejkach. Niech lepiej zatrudnią kogoś od marketingu, bo te paragony i SMS-y to kompletna porażka. Biedronka ostatnio same minusy. Paragony długości metra, zagracone alejki, a teraz jeszcze to. Średnio im idzie. Memować już nie wolno. Na ten temat powstała też masa artykułów, a konkurencyjny sklep, czyli Lidl, postanowił wykorzystać ten fakt i zrobili promocyjną grafikę swojego sklepu wraz z Jakubem. Więc wyszedł lekki klops. Jako już rozpoczęło się Euro i w sumie to przegraliśmy nasz pierwszy mecz z Holandią. Mam dla was absurd influencersko-piłkarski, bo nastąpiła afera obyczajowa między TikTokerem a piłkarzem naszej reprezentacji. Najpierw wam przedstawię uczestników naszej telenoweli. Pierwszą z nich jest pani Vanessa i mogliście jakiś czas temu już usłyszeć o tej pani, jak wstawiła na story wycieczkę rowerową z wesołą muzyczką w tle w okolicach obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. To mi kurwa mózg, to jest jedna z rzeczy, która mi bardziej mózg zlasowała. Jak była, ty kurwa, ja nie potrafię do tego na poważnie podejść, bo to się naprawdę kurwa w pale nie mieści, nie? Ja mówię, ja pierdolę ty. Ja kiedyś widziałem, jak ktoś zapostował na Facebooku zdjęcie innej osoby, czy tam bardziej rodziny, gdzie matka z trojgiem małych dzieci pozowała na tle komory gazowej w Oświęcimiu. I miałem takie... To się nie mogło wydarzyć naprawdę. Nie, to się nie mogło wydarzyć naprawdę. To nie ma czego. Jakby, kurwa, no po prostu nie. Jakby nie byłem w stanie jakby przełknąć newsa tego typu. Wiecie, to nie było tak, że wiesz, jakiś mój znajomy to zrobił, tylko po prostu zapostowali zdjęcie, no nie, nawet nie w formie mema, czy w formie patrz co ten debil robi, nie? Więc nawet nie wiem, kim byli ci ludzie na tym zdjęciu. Ale mówię, i jakby była drama z Vanessą, teraz w ostatnich dniach,
chyba wujek Jurek albo ktoś, gdzieś mi tam na jakimś, gdzieś tam na Twitterze była jakaś rozmowa, nawet już nie pamiętam kto z kim rozmawiał. I właśnie mi też zapostowali na zasadzie, co sądzisz o tym. No i ja tak sobie patrzę, jest jakiś płot, jakaś tam muzyczka świeża czy nieświeża, no wyjazd rowerowy. I to mówię, kurwa, to coś mi tu nie pasuje, nie? I czy to jest obóz koncentracyjny? I zostaje pytanie, tak, a co? I mówię, to już wiemy, z jakiej jakości delikwentem mamy do czynienia. Oprócz tego jest też uczestniczką w projekcie 16 i grupa tworzy coś w rodzaju mini serialu przypominającego Young Adult produkcję Netflixa. Oprócz Vanessy uczestnikiem programu jest Kamil, czyli 24-letni TikToker. Ma tam blisko 3 miliony obserwujących i oprócz tego projektu 16 nagrywa content typu, nie wiem, pokazywanie klaty czy udawane cringe'owe reakcje na zachód słońca. Para zdawała się być szczęśliwa, kręcili sobie spore lody na wspólnych publikacjach, ale więcej w tym temacie opowie wam Natalia z kanału Plotkary. Wycieczki w góry są spoko, no chyba, że podczas jednej z nich dowiadujesz się o zdradzie. Nikola Zalewski, poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją? Co ciekawe, chwilkę po tej storce Vanessa usunęła ze swojego Instagrama fotkę ze Stadionu Narodowego. Szymczak wykolautował Nikolę Zalewskiego, młodego piłkarza polskiej reprezentacji, który jak się okazuje sam jest zajęty. W komentarzach oczywiście pojawiła się fala żartów i drwin, bo jak wiemy, aktualnie trwa Euro. Teraz sobie wyobrażam, jak dziennikarze jakiegoś przeglądu sportowego z poważną mordą analizują, kim jest Kamil Szymczak. Powstały nawet przeróbki nawiązujące do niedawnej afery Lewandowskich. Wycieczki w góry są spoko. No chyba, że dowiadujesz się o zdradzie. Belus Workout. Poinformujesz swoją żonę, co zrobiłeś z moją? Natomiast jedynym tak naprawdę dowodem na zdradę są aktualnie tylko słowa Szymczaka. Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest wyciąganie takich prywatnych rzeczy do internetu. Aczkolwiek myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że takie sprawy nie nadają się zbytnio do rozwiązania w sferze internetu, a prywatnie. Warto też w tym temacie... Nie, no to też jest niesamowite, jeśli... No wiadomo, nie? Czy można o wszystkim mówić, wszystko analizować, ale jak ktoś się skurwi, to już nie, to już jest prywatne. Macie dodać, że ta rzekomo zdradzona dziewczyna przez piłkarza dodała ostatnio storkę w jego koszulce i prawdopodobnie mogła też z nim być na stadionie. Ten cały TikToker nawet nie poparł swoich słów żadnymi dowodami, więc czy jest możliwość, że zrobił to dla atencji? Jak najbardziej. Z update'u z ostatnich chwil... Kurwa, no nie wiem, czy... Ludzie są różni, nie? Plotki głoszą, bo on kiedyś z Dubielem mieszkał. że ktoś zapłacił, kurwa, Dubielowi, żeby go wypromował. To oczywiście plotki, no i nie miałbym nic na to, żeby potwierdzić moje słowa, ale... No ale słuchajmy dalej, nie? I to ten TikToker nagle wstał... A właśnie, wracając. Więc ludzie, w dziwny sposób chcą zrobić zamieszanie wokół siebie, ale zrobić ze swojej dziewczyny kurwę na całą Polskę tylko po to, żeby zaistnieć? Kurwa, to już ciężkie by było. Zostawił oświadczenie, jak sprawa ucichła i cały internet w sumie wydał wyrok i napisał tak: opublikowanie relacji w emocjach było błędem i niedopowiedzenie doprowadziło do nadinterpretacji sytuacji, co spowodowało falę niezwykle krzywdzącą. Tak, opublikowanie wspomnianej relacji w emocjach było błędem, a niedopowiedzenie doprowadziło do nadinterpretacji sytuacji, która miała miejsce. I to jest chyba ten moment, w którym ktoś niezbyt bystry, kurwa, zabiera się za oświadczenie, nie? Dlatego, iż ponieważ, że chciałbym się posłużyć wysublimowanym... Daj spokój, ty. Podobno Dubielowi coś ukradł? Dobre pytanie. ...cących Vanessy komentarzy. I uwaga, tutaj hit. Pomiędzy dwójką doszło do zdarzenia, ale nie takiego, jakie wykreował internet. Szczerze, to z tego oświadczenia dowiaduje się tylko tyle, że Szymczak jest niesamowitym cymbałem. Chłopie, sam zasugerowałeś jakąś zdradę i powstały memy, że Zalewski strzelił gola przed Euro, a teraz po kilku dniach nagle robisz VAR i mówisz, no, jednak sobie w tym internecie źle zinterpretowaliście moje słowa, zostawcie Vaneskę i uszanujcie jej prywatność. Mimo, że sam zrobiłem na nią nagonkę i było o mnie przez to chwilę głośno. Niesamowity fikołek i chłop i tak zostawił znowu pole do spekulacji, bo jak nie było gola, tak jak myślał internet, to nie wiem, za rączkę się tylko trzymali? Chłopie, ty się zastanów. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. Skurwił swoją dziewczynę, teraz pierdoli, że internet się źle wyrażał w jednej dziewczynie. Daj spokój, ty. Kurwa, to jest śmiech przez łzy. Znaczy, wiesz, mnie z tym nic nie łączy, kurwa. W chuju ją mam, nie? To jakby... Jakkolwiek to zabrzmi, no, ona jest mi na tyle obojętna, że... To nie jest, że jej źle życzę, nie? Ale jakby się cokolwiek miłego czy złego wydarzyło, to... Jakby moje życie się nie zmienia.
Dlatego jestem w stanie zauważyć to, że jej kurwa karierę w internecie kurwa zakończył tym postem. Jeszcze co by nie mówić, polskie społeczeństwo jest bardzo seksistowskie. Mówcie co chcecie. Jesteście małymi seksistami. Większymi bądź mniejszymi. I nieważne co ta dziewczyna teraz zrobiła, ma chyba jest niepełnoletnia, ma 17 lat. Całe życie przed nią i do końca życia będzie zdaną. Będzie zdaną kurwą, która się puściła kurwa z piłkarzem, zdradzając chłopaka. Masakra. Chłopie kurwa życie zakończył w internecie. Rura zawsze będzie rurą. Tak, Waneska została dziweczką, zanim może legalnie się alkoholu napić. To jest popierdolone. No, ten chłop nie jest najmądrzejszym, najostrzejszym kurwa ołówkiem w piórniku. Ta historia brzmi trochę jak historia Jasena i Pauli? Nie. Historia Jasena i Pauli to jest dopiero melodramat. Skrzywdzona dziewczynka ważąca 30 kilo, po 9 miesiącach intensywnego robienia z siebie ofiary na czacie, poznaje chłopa, który kurwa mieszka na jakiejś wysepce, gdzie się łowi kurwa rybki i w sumie nic się nie robi. Wyspa, ogólnie kraj wielkości kurwa Rudy Śląskiej. Może nie powierzchniowo, ale populacyjnie już tak. Spotykają się, witają się żuwikiem. Jeden z tulei na koncercie, ona w sumie też, stawiając mu drinki. Potem jest takie pierdolenie kotka za pomocą młotka. I koniec końców wielki związek. Serio, razem są, co ten Jasen jest jakąś grubą ciotą? No jest grubą ciotą. Widzowie dla fabuły zaprosiłem ich na obiad. Albo na kolację, nie wiem gdzie poszli. Mieli mi wysłać zdjęcie i nie wysłali. Zainwestowałem w nich 1000 zł. A chuj kurwa, ja wiem co to jest zielony kredyt, kurwa, coś tam. Jak coś jest ekologiczne, to tego nie popieram. No właśnie, nie płacą podatków za związek, stary.